Witam serdecznie w Szczecineckim Ratuszu na, myślę, bardzo radosnej i bardzo ciekawej uroczystości. Na uroczystości, podczas której nagrodzeni zostaną najlepsi uczniowie, ale również najlepsi sportowcy, najzdolniejsi uczniowie zajmujący się kulturą w naszym mieście. Gospodarzem dzisiejszej uroczystości jest burmistrz miasta Szczecinek, pan Daniel Rach. Witam serdecznie, panie burmistrzu. Witam również serdecznie zastępców pana burmistrza, panią Dorotę Rusin-Hartwendicker i pana Macieja Macelona. Witam serdecznie radnych Rady Miasta w Szczecinku. Witam serdecznie pana Szymona Kiedla, przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta. Jest z nami również pan radny Wiesław Suchowielko, ale również dyrektor szkoły. Witamy, dzień dobry. I witam serdecznie pana Tomasza Czuka, dyrektora Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku. Szczególnie gorąco witamy w szczecineckim ratuszu wszystkich dyrektorów szczecineckich szkół, nauczycieli, rodziców oraz uczniów, stypendystów, bo to wasze święto i myślę, że to wam należą się największe brawa. Szanowni Państwo, zanim wręczymy stypendia, bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza miasta Szczecinek, pana Daniela Racha. Dzień dobry. Ja ze swojej strony także serdecznie przede wszystkim witam wszystkich dzisiejszych laureatów, zarówno tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, tych najlepszych sportowców i tych, którzy w dziedzinie kultury odnieśli największe sukcesy. To dzięki wam możemy się dzisiaj wspólnie spotkać, ale także witam rodziców, którzy na co dzień z wami współpracują, pracują, dbają o was. Witam także nauczycieli, którzy na pewno mają też niemały wkład w wasze sukcesy. Ale jak to w życiu bywa, tak? Trzeba mieć dobry materiał, żeby z niego wydobyć to, co jest najlepsze. Także ta dzisiejsza uroczystość. Fajnie jest, że akurat w takim momencie przed świętami możemy podkreślić to i spotkać się z tymi najlepszymi z najlepszych. To już jest taka tradycja, że mamy zaszczyt tutaj w Szczecineckim Ratuszu corocznie możliwość ugoszczenia te osoby, które ubiegają się o stypendia i te, które przez komisję, przez jury zostali zweryfikowani jako ci, którzy odnieśli największe sukcesy. Ze swojej strony na pewno każdemu z was z osobna należą się wielkie gratulacje. Każdy z was osiąga ponadprzeciętne wyniki w nauce, w sporcie, w kulturze. Także ze swojej strony moje wielkie gratulacje i taka prośba, żebyście dalej nie zwalniali tempa, żebyście dalej realizowali swoje pasje, żebyście dalej skutecznie ubiegali się o te najwyższe laury, czy to w dziedzinie nauki, sportu, czy też w szeroko rozumianej kulturze. Cieszę się bardzo, bo dzisiaj już taki przedświąteczny nastrój, a wy tak naprawdę robicie dla swoich najbliższych, dla swoich znajomych wspaniałe prezenty, podkreślając to dzisiaj i stąd też dzisiaj bodajże 21 osób zostanie wyróżnione skromnymi jakimiś nagrodami pieniężnymi, ale one mają dla nas tak naprawdę taki bardziej symboliczny aspekt, bo to wasze osiągnięcia są warte tego, żeby je podkreślać, żeby zwrócić na nie uwagę, no i żeby was zachęcać do tego, żebyście dalej byli w tych swoich dziedzinach dalej jak najbardziej profesjonalni. Z tego miejsca wam wszystkim życzę tutaj wiele sukcesów we wszystkich dziedzinach życia. Słuchajcie, to jest tak, że jako młodzi ludzie wchodzicie w taką przestrzeń, kiedy stawiacie sobie cele, kiedy te cele zdobywacie, a później już jako dorośli, to jest niesamowity kapitał, że wy jako ci, którzy już zdobyliście pewien poziom, wiecie, jak to będzie wam łatwiej w życiu, będziecie mogli osiągać swoje zadania, które przed sobą postawicie. Także gratulacje dla wszystkich z was.
Za chwilę będę miał przyjemność niewątpliwą każdemu z Was złożyć osobiście gratulacje. Zachęcam Was do mobilizujcie się dalej i życzę Wam wielu, wielu, wielu jeszcze sukcesów. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, podczas dzisiejszej uroczystości będą wręczane stypendia przyznane uczniom szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, studentom. Wręczymy również stypendia artystyczne oraz stypendia sportowe, a także wręczona zostanie jedna nagroda, jedno stypendium specjalne. I tak rozpoczynamy od szkół podstawowych. Zapraszam do nas Pawła Zielenkiewicza ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku. Stypendia wręczał będzie burmistrz miasta Szczecina, pan Daniel Rak, w asyście swoich ministerstw. Kolejne stypendium w kategorii szkół podstawowych otrzymuje Agata Zimińska ze Szkoły Podstawowej nr 1. I serdecznie zapraszamy Martynę Nosa ze Szkoły Podstawowej nr 7. Kolejne stypendium powędruje do rąk Justyny Soroczyńskiej, również Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie. Naszym stypendystą jest również Dawid Bielski i ponownie Szkoła Podstawowa nr 7. Zapraszamy. Burmistrza miasta Szczecinek otrzymuje również Grzegorz Ostromecki, również Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinku. I czas na Społeczną Szkołę Podstawową Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Szczecinku. I jako pierwszy z tej szkoły stypendium otrzymuje Jakub Kozakiewicz. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam serdecznie Katarzynę Blankę Kołodziej. Zapraszamy serdecznie Katarzynę Blankę Kołodziej, która również otrzymuje stypendium kategorii szkół podstawowych. Kolejną wyróżnioną dzisiaj osobą jest Stanisław Jarkowski, również Społeczna Szkoła Podstawowa. I ostatnim uczniem STO wyróżnionym podczas dzisiejszej uroczystości w kategorii szkół podstawowych jest Jan Michalski. Zapraszamy serdecznie. Jaka nie ma znamy, więc poprosimy pana dyrektora o odbiór stypendium. O odbiór listu gratulacyjnego, a stypendium może już powędruje do Janka. Szanowni Państwo, stypendium otrzymuje również Hanna Butoka, Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinku. I kolejne stypendium w kategorii szkół podstawowych wędruje do Gabrieli Żuprańskiej ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinku. Nie ma z nami Gabrieli, także poprosimy panią dyrektor o odbiór stypendium.
Szanowni Państwo, teraz czas na szkoły ponadpodstawowe i serdecznie zapraszam o odbiór stypendium Helenę Arendacz, liceum ogólnokształcące w Szczecinie. Wiem, że Heleny z nami nie ma, ale widzę, że jest tata. Zapraszamy serdecznie. Drugie stypendium w kategorii szkół ponadpodstawowych wędruje do Macieja Jabłońskiego, Społeczne Liceum Ogólnokształcące przy Społecznym Towarzystwie Oświatowym w Szczecinku. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, czas na studentów. Jako pierwszy stypendium w kategorii studentów otrzymuje Jakub Skrzyński z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zapraszamy serdecznie. I stypendium wędruje również do przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego Dawida Maskalańca, oczywiście w kategorii studentów. Jeżeli jest na pytanie, to zapraszamy. A jeżeli nie ma, to stypendium przekażemy. Przepraszam. W późniejszym terminie. Nie przepada bez owoców. Szanowni Państwo, przyznane również zostały stypendia artystyczne. I tak stypendium artystyczne wędruje do Dawida Kotowicza ze Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Szczecinku. Zapraszamy serdecznie. Obawiam się, że nie. Bardzo serdecznie zapraszam pani dyrektor w takim razie o tym stypendium. Stypendium artystyczne wędruje również do Rozalii Mantyk, również Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia. Szanowni Państwo, stypendia burmistrza miasta Szczecinka przyznane również zostały uczniom sportowcom. Tutaj pod uwagę, poza wynikami w nauce, wybrane również były wyniki sportowe. I tak stypendium otrzymuje Alicja Szpeda ze Szczecineckiego Towarzystwa Tenisowego. Zapraszamy serdecznie. Stypendium otrzymuje również Daria Baran z STS Pomerania w Szczecinku. Zapraszamy. I ostatnie stypendium w tej kategorii wędruje do Szymona Gaczyńskiego, Klub Sportu Walki w Szczecinku. Zapraszamy. Szanowni Państwo, w tym roku burmistrz miasta Szczecinek przyznał również nagrodę specjalną. Ta nagroda wędruje do Julii Marciniak za wybitne osiągnięcia sportowe. Julia reprezentuje Klub Sportu Walki w Szczecinku. Jeżeli jest z nami, to zapraszamy. Szanowni Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o stypendia, o ich wręczanie. Serdecznie dziękuję Państwu burmistrzom, panu radnemu i panu dyrektorowi. A dzisiejsza uroczystość uświetniona zostanie przez uczniów szkoły muzycznej. Uczniów i nie tylko uczniów, którzy za chwilę przed Państwem wystąpią. Na początek zapraszam duet. Córka i tata, Rozalia, nasza stypendystka, oraz tata Andrzej. Obydwoje mantyk, którzy za moment zagrają utwór, kolędę, aranżację oczywiście świątecznej, a potem duet Bruno Kuczyński na klarnecie, Kacper Krause na akordeonie, również w aranżacjach świątecznych. Thank you.
dziękujemy bardzo serdecznie. A teraz poprosimy wszystkich stypendystów, jak również Państwa burmistrzów, Państwa radnych, Pana dyrektora do wspólnego zdjęcia. Zapraszamy również oczywiście dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, rodziców tutaj na środek.